בראשית ברא אלוהים. Pokój dobro, no to co? Rozwiązanie konkursu zagadki, czyli biblijnej numer 2, a więc na czerwiec tegoż 2023 roku. Od razu powiem, że rozwiązanie brzmi Księga Habakuka, drugi rozdział, pierwszy werset. Czyli pytanie było, czy takie zapytanie właściwie, coś mi tutaj bzyńczy. Jak usłyszeć głos Pana Boga? No to, że trzeba czatować, cierpliwie czekać i wierzyć, że On mówi, ale też i On sam ustala zasady tej z Nim relacji. Spróbujemy króciutko te wszystkie punkty, ich było 1 500 000, przefrunąć i zobaczyć, jakie były odpowiedzi na te podpunkty. I na koniec ogłoszę wyniki, czyli dwie osoby, które zwyciężyły w naszym konkursie. No to dobra. Pierwsze pytanie brzmiało, dokąd udał się święty Paweł zaraz po nawróceniu, które się dokonało pod Damaszkiem, no i do tego dodaliśmy chrzest w Damaszku, żeby ktoś nie napisał, że do Damaszku, bo to pod Damaszkiem było, to do Damaszku. Nie, nie, już był w Damaszku i skąd do Damaszku się udał? Do Arabii. No nie wiemy, gdzie w tej Arabii, ale to było dosyć tajemnicze. To jest jeden z ciekawszych momentów życia świętego Pawła. Zawsze mnie to tak ciekawiło, co on w tej Arabii robił i nie mamy specjalnie żadnych informacji, chociaż niektórzy bibliści bardzo ciekawe snują na ten temat rozważania. Ale to oczywiście na inny moment. Mamy to w liście do Galatów 1:17. Tak sam Paweł to relacjonuje. Dalej, drugi punkcik. W jakim mieście w trakcie swych trzech wypraw misyjnych święty Paweł pozostawał najdłużej? W Efezie. To, myślę, było dosyć proste. To znajdziemy w Dziejach Apostolskich od 19 rozdziału 10 wersetu do 20 rozdziału 31 wersetu. Trzeci punkt. Nowy Testament podaje nam dwie sytuacje, w których święty Paweł ściął się mocno z apostołami. Mówiłem, że to jest pytanie podchwytliwe, bo pierwszym apostołem był Piotr i to mamy znowu w liście do Galatów 2:11, a drugim był Barnaba. No, też apostoł, ale nie taki jak 12 apostołów. To chodziło, to są Dzieje Apostolskie 15:39 i tam chodziło o Jana zwanego Markiem. W czasie pierwszej podróży misyjnej Jan Marek trochę się przestraszył chyba wędrówki przez góry, no i wycofał się. Trzeba było przejąć jego obowiązki, czyli było ich trzech, w każdym z nich wiele drzew. I jak już Marek Jan wyfrunął, no to trzeba było wziąć Grzegorza Tomasza, ale takiego nie było w okolicy, no więc Paweł musiał przejąć pewnie te zadania, które miał młodszy krewny, w dodatku Barnaby, no i trochę się na niego wkurzył i jak już za drugim razem wyprawę szykowali, to właśnie Barnaba mówi, to weźmiemy też Marka, a Paweł mówi, o nie! I się zaczęli kłócić tak bardzo, że się rozeszli i już ze sobą nie współpracowali. Chociaż ja kiedyś o tym opowiadałem bardzo szczegółowo, nie mamy świadectwa, że się pogodzili, natomiast później Paweł w listach pisze o Barnabie przecudownie, więc to byłby sygnał jasny, że jednak do pojednania jak najbardziej doszło, ale ta kłótnia furczała i szły iskry tak mocno, że aż mało Pismo Święte się tam w tym 15 rozdziale nie zapaliło. No, to była poważna sprawa i bardzo dobrze, bo przynajmniej widać, że apostołowie też ludzie. No dobra, no to tu byśmy mieli Barnabę. Czwarty punkt. Tutaj trzeba było zapisać wyniki z punktu drugiego i trzeciego w jednym słowie, powykreślać, po coś tam poszukać tego, więc wychodzi nam RZ, czyli list do Rzymian. Tutaj kolejnym, piątym punktem było pytanie historyczne. Tak mi akurat naszło, bo czytałem sobie w tym czasie o kampanii wojsk polskich, które walczyły z Rosją. No i faktycznie w dzień świętego Antoniego, 13 czerwca 1611 roku, wojska polskie zdobyły po wielu miesiącach oblężenia Smoleńsk. I to było tyle ciekawie, że bardzo doświadczony już żołnierz, który kiedyś podpadł za czasów króla Batorego, bo w pojedynku ukatrupił dżentelmana jednego, no i trzeba było zwiewać z ojczyzny. On wtedy przystał do Maltańczyków, no i jako taki powrócił już
po czasach Batorego, no i dołączył do tej kampanii w XVII wieku i zdobył wcześniej w wielu walkach doświadczenie jako bombista, bombardier, jako bombowy człowiek, był bombowym żołnierzem bardzo i on to właśnie podłożył pod, zdaje się to były chyba ścieki, rura ściekowa, tam podłożył minę, która rozsadziła mury, no i to umożliwiło wojskom polskim wreszcie wejście do Smoleńska, no i zdobycie miasta, które, o ile dobrze pamiętam, chyba później wojska litewskie przejęły. No to mamy rok 1611, no i wstawiamy przecinek po środku, mamy 1611 i to dodajemy do Rzy, które mieliśmy wcześniej, czyli list do Rzymian i tam znajdujemy dwa imiona. Pierwsza litera pierwszego imienia to jest H, samo H i potem chodziło o Herodiona i potem Narcyz, druga literka drugiego imienia to jest A. No i w ten sposób zdobyliśmy księgę biblijną, o którą wreszcie nam chodziło H, czyli Habakuk. 6 podpunkt. Teraz szukamy rozdziału. Ile razy Paweł był rozbitkiem na morzu? No proszę Państwa, nie wiem ile i w zasadzie wiedzieć nie muszę. Wystarczy, żebym słuchał liturgii słowa codziennej. No bo w miniony piątek, 23 czerwca, w pierwszym czytaniu, które przez te dwa tygodnie już teraz skończyliśmy, ale przez dwa tygodnie czytaliśmy drugi list świętego Pawła do Koryntian, który jest najbardziej takim osobistym listem Pawła, w sensie takim, że najwięcej informacji podaje o sobie, co się z nim działo w ramach pełnienia posługi głoszącego słowo. I tam właśnie w piątek słyszeliśmy, 3 razy byłem rozbitkiem na morzu. To mamy 3. I potem pytałem, ile razy Paweł szczegółowo opisuje takie rozbicie się. No i to mamy w Dziejach Apostolskich. Dokładnie opisuje, jak to było już pod koniec dziejów, kiedy okręt się rozbił. Tam bardzo ciekawe były akcje z setnikiem i w ogóle, no w każdym razie Dzieje Apostolskie 27-41. 7 punkt. Ile miesięcy spędził święty Paweł w mieście, w którym Żydzi postawili go pod sąd, ale nie został skazany, a przełożony synagogi przed sądem został pobity, a nic sobie z tego nie robiły władze. Tu chodzi o Korynt, Dzieje 18:11-17 i 18 miesięcy w Koryncie Paweł spędza. No i teraz 8 punkt, który pokręciłem po prostu jak karuzelą. Ile lat miał, gdy umarł ojciec chłopca, który to młodzieniec wędrował z psem i z aniołem? Właśnie chodziło tego, o psa chodziło, nie o anioła, kiedy umarł. Nie, o chłopca ostatecznie, no właśnie. Ale to też było w czytaniach, bo czytaliśmy Księgę Tobiasza zupełnie niedawno i chodziło o to, ile miał lat Tobiasz syn, kiedy umarł, a nie Tobiasz ojciec. W innych językach jest trochę łatwiej, bo te imiona ojca i syna są troszeczkę inaczej pisane, inaczej brzmią. Po polsku i Tobiasz, no to tak dosyć bardzo podobnie, ale moja wina. W każdym razie chodziło o ilość lat Tobiasza syna i to jest 117. To jest 14 Tobiasz. 9 punkt. Ile korców pszenicy winien był dłużnik Pana w przypowieści obrotnym rządcy? No to jest proste jak barszcz, to każdy myślę, jeśli nie pamięta, to sobie szybko znalazł. 100 korców pszenicy, więc mamy seteczkę. Odejmij ilość lat z punktu 7 od ilości z punktu 8, więc 117 odjąć 100 to będzie 17. Od ilości miesięcy z punktu 6 odejmij wynik z punktu 9, 18, 1, 17 daje 1 i to jest werset, którego szukamy, czyli mamy księgę Habakuka, drugi rozdział i pierwszy werset. No nareszcie, udało się. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Wydaje mi się, że on jednak był trochę trudny, może za trudny, taki zbyt skomplikowany, zawiły, za długi i mógł niektóre osoby zniechęcić, ale otrzymaliśmy 30 odpowiedzi, 30 osób napisało do nas z odpowiedziami i wśród tych osób rozlosowaliśmy zwycięzców. Ale zanim ich oczywiście ogłosimy, no to powiem, że najbliższy konkurs, czyli zagadka biblijna, a więc lipcowa, będzie prostsza. Ja myślę, że zrobimy chyba takie co 2 miesiące akcje, że
w miesiąc jeden będzie trudniej, w drugi miesiąc będzie prościej. Czyli na lipiec wychodzi, że będzie zagadka mniej skomplikowana, krótsza i prostsza. I jeśli komuś się to nie podoba, że jest prostsza i krótsza, no to w sierpniu będzie znowu masakra. A potem jak znowu coś tego, no to we wrześniu będzie prościej. Przy okazji jednak chciałbym dodać, że w komentarzach, które zostawialiście przy odpowiedziach, jednak absolutnie zdecydowana większość tych komentarzy czy odpowiedzi na pytanie, czy konkurs był łatwy, trudny, czy jaki, czy w ogóle, to jednak większość zdecydowana pisała, że taki jest dobry, skomplikowany. No bo przynajmniej wymaga więcej takiego wysiłku. Trzeba więcej przy piśmie posiedzieć, poszperać, poszukać, a to zawsze gwarantuje odnalezienie, czy przypomnienie sobie fragmentów, czy jakichś zdań, czy nawet jakichś konkretnych wyrażeń tylko, bardzo cudownych, fascynujących, które akurat poruszą serce. Więc nie jest to czas zmarnowany i dlatego ja też bez najmniejszego w ogóle tego, jak się mówi, czegoś tamtego wzruszenia, nie bez wyrzutów, o też na W, bez wyrzutów sumienia taką zagadkę dziką skomponowałem. No dobrze, no to czas wreszcie na ogłoszenie wyników. I tak, pierwsza osoba, która została wylosowana, otrzymuje książkę wydawnictwa W drodze. To jest jeden z tomów cudownego, fascynującego cyklu Komentarze katolickie do Pisma Świętego. I tę nagrodę otrzymuje Adam D. z Bydgoszczy. Adam z Bydgoszczy otrzymuje książkę wydawnictwa W drodze, jeden z tomów katolickiego komentarza do Pisma Świętego, natomiast nagrodę, którą ufundowało wydawnictwo Bratni Zew, to jest oczywiście książka również, jak to zwykle bywa z nami i w naszych konkursach, otrzymuje, już patrzę, Paulina K. ze Skaryszewa. Proszę bardzo. Ja tylko dodam, że jest to dla nas zawsze cudowne, że w konkursach naszych biorą udział damy i panowie, jak tutaj wśród zwycięzców widzimy, ale także biorą udział siostry zakonne, biorą udział klerycy i nawet kapłani są angażowani, może nie bezpośrednio, ale wiemy skądinąd, że daliście znać, że podpytujecie czasami waszych proboszczów, czy katechetów, czy kapłanów z parafii, żeby troszkę pomogli. I bardzo dobrze, to właśnie o to chodzi, żeby się angażować nawzajem, wspomagać, wspierać i czytać, i rozważać. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, nawet tym, którzy wzięli udział, nie przysłali odpowiedzi, bo na przykład myślę, nie, to ona jest głupia, na pewno nie trafię, na pewno nie wiem jak. Trzeba przysyłać. Co to tam za różnica, źle czy nieźle? Przysyłajcie, no to się okaże, może akurat dobrze. Ale w każdym razie najważniejsze jest to faktycznie, żeby czytać i pisać. No właśnie, żebyśmy byli piśmienni i czytelni. Nie, nie, chodziło mi o to, żeby czytać Pismo Święte. Więc bardzo serdecznie Adamowi i siostrze Paulinie gratulujemy wygranej. Następny konkurs, następne nagrody już w lipcu. Ja was pozdrawiam z Wilna. Właśnie skończyliśmy wczoraj wieczorem rekolekcję Walka Duchowa, czwarta część. No fantastico, bardzo dobry czas to był. Tutaj w Wilnie naprawdę jest świetna grupa osób, które na rekolekcje przychodzą. Była też duża część, chyba 1/3 osób zupełnie nowych. Pierwszy raz, które przyszły do nas, do Franciszkanów na rekolekcje. Mamy też świetną grupę, taką już się zawiązującą muzyczną, która dba o stronę muzyczną zarówno w czasie liturgii, podczas Eucharystii przede wszystkim, ale też w czasie adoracji. Mamy zawsze rano pół godziny adoracji, potem w sobotę adorację taką wielbiącą wieczorem, więc no to naprawdę jest dobre miejsce, dobry czas. Jeśli będziecie kiedyś przejazdem w Wilnie, to zachodźcie na rekolekcje. Mamy stronę, co prawda po litewsku, rekolekcjos.lt. Tam są wszystkie informacje, terminy dotyczące naszych rekolekcji, ale też na stronie facebookowej Rekolekcjos te informacje możecie znaleźć. Coś chyba jeszcze miałem powiedzieć i teraz już właśnie nie wiem co. A, już wiem. Jeszcze dwie rzeczy. Mamy taką mini zapowiedź, trochę na wesoło, najbliższych odcinków, już letnich, Słowa na Niedzielę, czyli naszego cyklu w Telewizji Polskiej, który
tworzymy i który jest opowiadaniem czy komentowaniem liturgii Słowa Niedzielnej. I jeszcze w dodatku pojawił się nowy numer Wiadomości z Prowincji. To jest takie pismo, które wydajemy od lat w naszej prowincji, informujące o tym, co dzieje się w naszych klasztorach, parafiach, ale też są tam teksty naszych braci. To się coraz bardziej rozwija, szczególnie dla mnie są interesujące te materiały, te teksty czy artykuły, które nadsyłają nasi misjonarze. Na przykład ojciec Paweł z Kazachstanu, czekamy na tekst ojca Michała z Ekwadoru. Więc dużo ciekawych rzeczy jest. To pismo możecie znaleźć w naszych klasztorach, więc jakby ktoś chciał przeczytać, to musiałby wstąpić do franciszkanów. Jeśli ktoś jest kobietą, to no cóż, to wtedy niech przeczyta w PDF-ie może, bo jakby wstąpił do franciszkanek, znaczy wstąpiła jakby do franciszkanek, to nie, to tam nie znajdzie wiadomości z prowincji, to nie. Znaczy, to trzeba wstępować też oczywiście, ale w takiej sytuacji może najlepiej przeczytać sobie wiadomości z prowincji na stronie naszej prowincji, czyli franciszkanie.gdańsk.pl, chyba ukośnik i chyba czytelnia, ale kto to wie? Prawda? No nic, w każdym razie wiadomości z prowincji w wersji PDF interaktywnej, tam można klikać się, pootwierając strony, można się przenosić na strony i w ogóle. No, to ja już chyba może skończę w tej sytuacji. Pozdrawiam Was z Wilna, od Pana Jezusa Miłosiernego i od Matki Bożej z Ostrej Bramy. Za długo już gadamy. Jeszcze szukam rymu do pokój i dobro, bo było Ostrej Bramy i gadamy. Nie, bo są takie stare rymy, ale one są cienkie strasznie. Drobno to nie, drobno to już było zawsze. Pokój. Może taki mini konkurs, dobrze? Proszę znaleźć dobry rym, taki zawadiacki, ale jednocześnie konserwatywny. Taki dosyć i nie jakiś taki frywolny, ale bardziej może krzepki. I nie taki powiedziałbym bezczelny, tylko raczej dobro i dobro. Nie, do dobro miał być rym. Nie, pokój i dobro. A do dobro, to znaczy pokój w takim razie. Pokój i dobro.